Kto, kiedy i jak wynalazł lodówkę? Opowiem Wam dzisiaj fascynującą historię o urządzeniu, które diametralnie zmieniło sposób, w jaki przechowywujemy żywność. Zapraszam. Lodówka to jedno z najważniejszych urządzeń domowych, które odmieniło nasze codzienne życie. Obecnie wydaje się tak oczywista, że trudno wyobrazić sobie świat bez niej. Umożliwia przechowywanie żywności przez dłuższy czas, zapobiega jej zepsuciu, a także pozwala na wygodne planowanie posiłków na wiele, wiele dni. Jednak droga do wynalezienia lodówki była długa i pełna wyzwań. Aby zrozumieć, jak powstała, musimy cofnąć się setki lat wstecz. Zaczniemy od pierwszych prób chłodzenia, przez pionierskie wynalazki mechaniczne, aż po powstanie nowoczesnej lodówki. Zanim wynaleziono mechaniczne urządzenia chłodzące, ludzkość przez tysiąclecia szukała sposobów na przechowywanie żywności. Starodawne cywilizacje stosowały różne metody chłodzenia, które choć dalekie od dzisiejszych standardów, pozwalały przedłużać trwałość jedzenia. W starożytnym Egipcie, Mezopotamii, Grecji czy Rzymie używano lodu i śniegu. Ludzie kopali głębokie jamy, zwane lodowniami, w których przechowywali lód i jedzenie, aby utrzymać je w niskiej temperaturze. W zimowych miesiącach zbierano lód i magazynowano go, aby można było z niego korzystać latem. Ta metoda była jednak ograniczona do chłodniejszych regionów i wymagała sporego wysiłku. Pod koniec XVIII wieku rozwój nauki umożliwił zrozumienie procesów termodynamicznych, czyli zjawisk związanych z ciepłem i temperaturą. Jednym z pierwszych naukowców, którzy zaczęli badać chłodzenie, był szkocki lekarz i chemik William Cullen. W 1748 roku przeprowadził eksperyment, w którym za pomocą odparowania eteru obniżył temperaturę w naczyniu. Choć nie stworzył jeszcze funkcjonalnej lodówki, jego odkrycie dało początek naukowym badaniom nad chłodzeniem. Cullen nie wprowadził swojego wynalazku do praktycznego użytku, ale jego prace miały wpływ na przyszłych wynalazców, którzy zaczęli zastanawiać się nad tym, jak można mechanicznie kontrolować temperaturę i stworzyć sztuczne chłodzenie. Przełom w historii chłodzenia nastąpił w XIX wieku, kiedy wynalazcy zaczęli pracować nad stworzeniem urządzeń wykorzystujących mechaniczne procesy do obniżenia temperatury. Jednym z pionierów był amerykański wynalazca Jacob Perkins, który w 1834 roku skonstruował pierwszą funkcjonalną maszynę chłodniczą. Perkins stworzył zamknięty układ cyrkulacji gazu, w którym chłodziwo, w tym przypadku eter, przechodziło przez kompresję i rozprężanie, co pozwalało na obniżenie temperatury w zamkniętej przestrzeni. Jego urządzenie było pierwszym krokiem w kierunku nowoczesnej lodówki, chociaż nie odniosło komercyjnego sukcesu. W latach 40. XIX wieku amerykański lekarz Gore skonstruował urządzenie do wytwarzania lodu, które miało na celu chłodzenie powietrza w szpitalach na Florydzie. Gore wierzył, że chłodne powietrze może pomóc w leczeniu pacjentów cierpiących na malarię i inne choroby tropikalne. Jego urządzenie było prymitywną formą klimatyzacji, ale nie przyjęło się ze względu na szeroko rozumiane problemy z funkcjonalnością i brak wsparcia finansowego. Najważniejszym krokiem w kierunku wynalezienia lodówki, jaką znamy dzisiaj, było dzieło niemieckiego inżyniera Karla von Linde. W 1876 roku Linde opracował pierwsze systemy chłodzenia oparte na sprężaniu i rozprężaniu gazu amoniaku. Jego wynalazek zrewolucjonizował przemysł chłodniczy, umożliwiając produkcję lodu na skalę przemysłową i wprowadzenie chłodnictwa do zakładów przetwórstwa żywności. Wynalazek Lindego polegał na cyrkulacji amoniaku przez system rur, w którym zmiany ciśnienia powodowały skraplanie i odparowanie amoniaku, co prowadziło do obniżenia temperatury. System ten był niezwykle wydajny i został szeroko zastosowany w przemyśle spożywczym, szczególnie w transporcie i przechowywaniu mięsa oraz ryb.
Linde przyczynił się także do rozwoju systemów chłodzenia w browarnictwie, co było kluczowe dla produkcji piwa. Choć systemy chłodzenia znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle, pierwsze lodówki przeznaczone do użytku domowego pojawiły się dopiero na początku XX wieku. W 1913 roku amerykański wynalazca Fred Wolf zaprojektował domowy system chłodzenia, który składał się z lodówki i zewnętrznego agregatu chłodniczego. Choć był to pierwszy krok w kierunku lodówki domowej, urządzenie to było nieporęczne i mało popularne ze względu na swoje duże rozmiary i skomplikowaną obsługę. Prawdziwym przełomem było jednak wprowadzenie na rynek pierwszej komercyjnej lodówki domowej przez firmę Frigidaire w 1918 roku. Firma ta, działająca pod kontrolą General Motors, zaprezentowała lodówkę, która miała zintegrowany agregat chłodniczy, co znacząco poprawiało wygodę użytkowania. W tym samym czasie rozwój technologii elektrycznych sprawił, że lodówki stały się bardziej dostępne dla przeciętnego użytkownika. W latach 20. XX wieku lodówki stały się coraz bardziej popularne w Stanach Zjednoczonych i Europie. Jednak dopiero w latach 30. nastąpił znaczący przełom technologiczny, który zrewolucjonizował produkcję lodówek. Wprowadzenie freonu jako czynnika chłodniczego. Freon, wynaleziony w 1928 roku, był bezpiecznym i nietoksycznym gazem, który zastąpił niebezpieczne substancje, takie jak amoniak i siarkowodór, używane we wcześniejszych lodówkach. Wprowadzenie freonu znacznie zwiększyło bezpieczeństwo i popularność lodówek, co sprawiło, że stały się one standardowym wyposażeniem gospodarstw domowych. W tym okresie lodówki zaczęły być produkowane na masową skalę, a ich cena stopniowo malała, co umożliwiło szerszy dostęp do tego urządzenia. Po II wojnie światowej w latach 50. i 60. lodówki stały się powszechne w gospodarstwach domowych w większości krajów uprzemysłowionych. Masowa produkcja i rosnąca dostępność energii elektrycznej sprawiły, że lodówki stały się nieodłącznym elementem każdej kuchni. Producenci zaczęli także wprowadzać innowacje, takie jak wbudowane zamrażarki, które dodatkowo zwiększały funkcjonalność urządzeń. Wraz z postępem technologicznym wprowadzono kolejne ulepszenia. Lodówki stawały się bardziej energooszczędne, pojawiły się modele z systemami automatycznego odchłaniania oraz modele z różnymi strefami temperatury, co pozwalało na dłuższe przechowywanie różnych typów żywności. Dzisiejsze lodówki są zaawansowanymi urządzeniami, które oferują wiele funkcji, takich jak inteligentne systemy monitorowania, filtry powietrza czy systemy chłodzenia z technologią No Frost. Producenci wciąż dążą do poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia wpływu lodówek na środowisko. Po odkryciu, że freon przyczynia się do niszczenia warstwy ozonowej, jego użycie zostało stopniowo wycofane, a w jego miejsce wprowadzono bardziej ekologiczne substancje, takie jak hydrolofluorowęglowodór. Obecnie wyzwaniem dla branży chłodniczej jest dalsze zmniejszenie zużycia energii oraz opracowanie jeszcze bardziej ekologicznych technologii chłodzenia. W tym kontekście badania nad alternatywnymi technologiami, takimi jak chłodzenie magnetyczne czy termoakustyczne, mogą przynieść rewolucję w przyszłości. Podsumowując, historia wynalezienia lodówki to opowieść o ludzkiej pomysłowości i naukowych odkryciach, które odmieniły nasze codzienne życie. Od prymitywnych lodowni w starożytności, przez pierwsze eksperymenty z mechaniką chłodzenia, aż po nowoczesne urządzenia, lodówka przeszła długą drogę. Wynalazcy tacy jak Cullen, Perkins, Gorrie czy Carl von Linde odegrali kluczową rolę w stworzeniu technologii, która dziś jest tak powszechna. Dzięki ich pracy i innowacjom możemy cieszyć się świeżymi produktami i komfortem, który wcześniej był nieosiągalny. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych oraz oczywiście do wcześniejszych naszych materiałów. Pozdrawiam!